Sprawa Serbian Dancing Lady jest dziwna i już za chwilę powiem ci dlaczego. Ale najpierw zostaw subę lub obserwację, wpadnij na mojego Instagrama, YouTube'a bądź TikToka w zależności od tego, gdzie to oglądasz. Mondarex i tapnij tam dwa razy w ekran. W ostatnim czasie na TikToku i na YouTubie dość popularna stała się sprawa kolejnej strasznej postaci w internecie, mianowicie Serbian Dancing Lady. Otóż do końca nie wiadomo skąd wziął się ten trend, ale najprawdopodobniej ktoś nagrał o tym na TikToku i wychodzi na to, że późną nocą możesz wyjść z domu i na ulicy zobaczyć staruszkę tańczącą w taki sposób, kręcącą się w kółko, jakby miała odlecieć. Legenda mówi, że poprosi cię ona do tańca, a ty musisz się na to zgodzić, bo inaczej zaatakuje cię nożem i wiadomo co się stanie. Według niektórych nawet to po prostu morderca przebrany za staruszkę, ale wiecie co, to po prostu kolejna dziwna postać w internecie i Kerfuś to była lepsza sprawa. Także ten, nowa Momo, nowy klaun z Koszalina czy coś, pozdrawiam.